Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać, powiedzieć Ci, jak pokonać lęk. Ale najpierw, jeżeli pozwolisz, kilka informacji dla moich subskrybentów, dla osób, które są ze mną już od dawna. Dla Ciebie to może być też interesujące, jeżeli pierwszy raz oglądasz mój film, natomiast dla nich to są dosyć istotne informacje. Pozwól, że je przekażę. To są dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, wznowiłem już seanse terapeutyczne. Na razie są one dostępne tylko w gabinecie. Przypominam, gabinet na warszawskim Mokotowie i tylko w weekendy. Tam po prostu jest mi łatwiej zadbać o Twoje bezpieczeństwo podczas takiego seansu. Chodzi oczywiście o epidemię. Wiadomość 1b dobra to jest to, że na najbliższą sobotę i niedzielę są jeszcze wolne terminy, zapisy oczywiście jak zwykle mailowo. Ci, którzy już byli na takim seansie, mogą się ze mną kontaktować również SMS-ami, mają mój numer telefonu. Druga dobra wiadomość. Dużo mówiłem natomiast na temat mądrości wedyjskich, na temat prawdziwego horoskopu. Tłumaczyłem, dlaczego to jest dobre, fantastyczne. To wszystko się tutaj zgadza, zadziwiająco skuteczna wiedza. Natomiast w tej chwili już te informacje są dostępne dla Ciebie, możesz mieć z tych informacji pożytek, może być dla Ciebie taki horoskop sporządzony. Nie będzie to horoskop całościowy, to by zajęło kilkadziesiąt stron, natomiast proponuję takie cztery tematy, na które mogę odpowiedzieć. Pierwszy temat to kariera. Jaka ścieżka kariery byłaby dla Ciebie najbardziej odpowiednia? Drugi, związki. Jaki inny typ partnera, partnerki będzie dla Ciebie odpowiedni? Tutaj nie będę odpowiadał Ci, czy to będzie lepiej Staszek czy Paweł. To jest już Twoja decyzja. Natomiast powiem Ci, jak ten partner powinien wyglądać, jaką mieć konstrukcję, żeby jak najszczęśliwiej Ci się z taką osobą żyło. Temat trzeci, który proponuję, to jest temat ważny. Czego pragnie moja dusza? Czego moja dusza chce się nauczyć na tym świecie? Jakie są jej cele? Temat czwarty z proponowanych to konkretny problem. Co należy zrobić, żeby, jakie działania podjąć, żeby poprawić sytuację w konkretnej sytuacji, w konkretnym problemie? Wyliczenia, interpretacje są dosyć czasochłonne, pracochłonne. Także jest to usługa dość ekskluzywna. Wszelkie warunki możemy umówić mailowo przedtem, zanim się czegoś takiego podejmę. Tu przypominam też, że w takim wypadku będę potrzebował daty urodzenia i to nie tylko dnia, również godziny, która jest dosyć ważna, oraz miejsca urodzenia, nie tylko kraj, ale również miasto. Tyle dobrych informacji. Mój mail jest pod filmem, przypomnę, metoda Gaia Lama, pisane razem przez y@gmail.com. Przechodzimy do tematu, jakże ważnego tematu, jakim jest lęk. Jak ten lęk można pokonać? Nie będę mówił tu o fobiach, które są dużo bardziej skomplikowanymi sprawami niż taki zwykły lęk. Chodzi mi tu o lęk przed konkretnym wydarzeniem, przed konkretną sytuacją, czasami już na długi czas przed tą sytuacją, przed tym wydarzeniem odczuwamy lęk, który nas paraliżuje, który przeszkadza nam w naszym zwykłym, powszednim życiu. Podam Ci kilka sposobów, jak ten lęk pokonać. Sposób pierwszy. Tutaj zróbmy sobie przykład. Na przykład masz spotkanie z rekruterem, starasz się o jakąś pracę. Boisz się tego wydarzenia. Przez ten strach możesz wiele zepsuć. Powiem Ci może, jak wyglądała moja pierwsza rozmowa o pracę. Byłem wtedy jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Była praca, która bardzo mi odpowiadała. Bardzo chciałem tą pracę dostać. Wtedy nie wysyłało się tego mailowo, trzeba było osobiście się zgłosić z życiorysem i podaniem o pracę do pani kadrowej.
momencie naboru poszedłem tam, wysiedziałem się w kolejce kilka godzin, w końcu wchodzę, siedzi pani ze 120 kilo, obfity biust wywalony na biurko, złoty pierścionek na każdym z paluszków, paluszki jak kiełbaski, ściskają kanapkę, okruszki sypią się po brodzie, na biurko, potem na moje papiery. Pani ledwo zerknęła na te papiery, zadała mi jedno pytanie i mówi: pan z taką aparycją, a ważyłem wtedy 59 kilo w porównaniu do jej 120, pan z taką ewidentną wadą wymowy chciałby do nas do pracy? Pan sobie chyba żartuje. Oczywiście, jeżeli pan chce, jeśli pan bardzo chce, może pan to podanie zostawić, no ale wyobrażasz sobie gorszą rozmowę? Co dziwne, po 2 tygodniach zadzwoniła inna pani z kadr, żeby zaprosić mnie na egzaminy językowe i testy psychologiczne i pracę tą dostałem. O co mi chodzi tutaj w stosunku do ciebie? Wyobraź sobie, że spotka cię podobna sytuacja. Wyobraź sobie gorzej. Tego dnia, kiedy się obudzisz, będzie boleć cię kolano. Spóźnisz się na tą rozmowę. Pytania, które będą ci zadawać, będą dla ciebie całkowicie niezrozumiałe. Na koniec cię poniżą, wyśmieją i jeszcze dadzą kopa w pewną część ciała na odchodni. Wyobraź sobie, że tak to będzie wyglądało. Nie tak, żeby sobie to wbijać do głowy, wbijać do podświadomości. Wyobraź sobie to jeden raz. Wyobraź sobie taką sytuację, pogódź się z tym i idź na tą rozmowę, żeby to przeżyć. Jak to zaowocuje? Jesteś całkowicie pogodzony z tym, że będzie fatalnie. Budzisz się rano, kolano cię nie boli. O, już dobrze, idziesz, jesteś na czas. Coraz lepiej. Wchodzisz, zadaje ci rekruter pytanie, a ty dokładnie wiesz, o czym do ciebie mówi. I w twojej głowie jest już gotowa odpowiedź, więc mówisz to jakby na skrzydłach, z radością. Przecież jest zupełnie inaczej, niż to mogłoby być. Co widzi rekruter? Osobę mądrą, a przede wszystkim pełną entuzjazmu i radości. To da doskonałe wyniki, a ty przed tą rozmową nie będziesz pogrążać się w lęku. Inna sytuacja. Tutaj metoda troszeczkę ściągnięta z NLP. Ja wielkim fanem NLP nie jestem, natomiast są tam różne triki, które nie widzę powodu, żeby nie wykorzystać dla twojej korzyści. Znowu, jakieś wydarzenie w przyszłości. Tym razem niech to będzie może rozmowa biznesowa. Masz komuś wcisnąć półroczny zapach z produktu, który twój zakład wyprodukował. Boisz się tej rozmowy, boisz się, że nie wyjdzie. Co robisz? Przed tą rozmową stajesz w lekkim rozkroku, przed tobą musi być trochę miejsca. Wyobraź sobie taką linię, strzałkę, która idzie od ciebie do przodu. Może być czerwona, cokolwiek, co zrobi na tobie wrażenie. To jest linia czasu. Na tej linii, w miejscu, które ci podpowie intuicja, umieść tą rozmowę, umieść tą scenkę. Idź powoli do przodu. Patrzysz na tą scenkę i odczuwasz lęk. Idź cały czas powoli do przodu, równym, równomiernym krokiem. Wejdź w tą scenkę, przejdź kawałek dalej. Niech to będzie jakieś pół godziny, godzina po tej rozmowie. Odwróć się. Popatrz na tą scenę jeszcze raz. Co odczuwasz? Możesz mieć różne odczucia, ale na pewno nie będzie to lęk. Powoli wróć po tej linii w miejsce, z którego rozpoczęła się twoja wędrówka. Popatrz jeszcze raz na scenkę. Nie będzie w tobie lęku. Kolejna metoda, którą ja uważam za szczególnie skuteczną, to jest film. Wyobrażam sobie w takich sytuacjach, przedtem oczywiście przygotowuję się do tego poprzez prawidłowe oddychanie. Nagrałem o prawidłowym oddychaniu film, możesz go zobaczyć, przez pewne mantry, medytacje, ale w trakcie tej sytuacji, która mnie w pewien sposób przeraża, po prostu udaje, że gram w filmie. Grałem w kilku serialach, kiedyś nie będę podawał ci tytułów, żeby niepotrzebnie nie reklamować czegoś, za co mi nie płacą. Grałem w kilku serialach, wiem jak to wygląda, ale można sobie to doskonale wyobrazić. Wyobraź sobie, że to nie jest prawdziwe życie,
że odgrywasz rolę tej osoby, która musi przez tą sytuację przejść. Odegraj ją jak najlepiej potrafisz, odegraj ją w pełnym spokoju, z właściwymi informacjami, ale pamiętaj cały czas, wyobrażaj sobie cały czas, że to jest tylko film, tylko gra. Dużo spokojniej przez taką sytuację przejdziesz. Metoda ostatnia, najkrótsza. Szybka, do zastosowania w jednej chwili. Kiedy odczuwasz lęk, zacznij głęboko i powoli oddychać. W sytuacji lęku, niepokoju oddychasz szybko. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś powoli, spokojnie oddychał, kiedy goni go stado wilków. W momencie, kiedy zaczynasz powoli, spokojnie oddychać, twój organizm odbiera to, twoja psychika, twoje wewnętrzne ja odbiera to jako sygnał, że nie ma żadnego zagrożenia. Nie ma się czego bać, nie ma się czym przejmować. To zadziała. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału, zapraszam Cię na wizyty terapeutyczne, zapraszam Cię do złożenia zamówienia na mądrości wedyjskie, które pomogą rozwiązać wiele problemów w Twoim życiu. Zapraszam Cię do wszystkiego tego. Na dzisiaj tyle. Dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia.